Nowe zasady wynagradzania w programie Horyzont 2020 zostały wprowadzone przez Komisję Europejską w lutym 2017 roku. Są one korzystne dla polskich beneficjentów, pozwalają bowiem na wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń w projektach Horyzontu na takim samym poziomie, jak to się dzieje przy realizacji projektów krajowych. Mimo to niewielka ilość polskich beneficjentów do tej pory skorzystała z tej możliwości. Dzieje się tak głównie dlatego, że w trakcie implementacji, prób implementacji systemu pojawiły się wątpliwości, które trudno było w sposób jednoznaczny rozwiązać. W związku z tym Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zainicjował serię konsultacji z Unią Europejską i dostaliśmy odpowiedzi na wszystkie zadane przez nas pytania. Według naszej oceny w tej chwili polscy beneficjenci mają już wszelkie informacje potrzebne do wprowadzenia nowego systemu w życie. Te informacje znajdują się na stronie www.kpk.gov.pl. Mamy nadzieję, że w tej sytuacji większa ilość polskich instytucji zdecyduje się na takie zmiany w regulaminach, które pozwolą na wypłacanie tych dodatków w projektach Horyzontu, do czego Państwa gorąco zachęcamy.